Siemanko, witam Was po raz kolejny na moim kanale Dadception. Dzisiaj pogadamy sobie o Cobra Kai. Wiem, że jest pełno recenzji na internecie na ten temat, ale ja osobiście jeszcze nie wypowiadałem, a naprawdę mam co powiedzieć i muszę się z Wami podzielić moją opinią, a do tego zapytać o Waszą, bo po prostu mam taki lekką taką zagwozdkę. Wszyscy chwalą Cobra Kai, no i w sumie dobrze, że się wydarzyło, ale czy jest to dobra produkcja? Prawda jest taka, że ja, Cobra Kai i COVID mamy jedną cechę wspólną. Byłem tam pierwszy, zanim wy tam byliście. Zacząłem oglądać Cobra Kai, jak pojawiło się na YouTube Red kilka lat temu. I tak naprawdę zabierałem się do tego jak pies do jeża. Może dlatego, że to było na YouTubie, może dlatego, że oglądałem to w pracy. I dlatego, że na samym początku wydawało mi się lekko cheesy. Więc obejrzałem może 3-4 odcinki pierwszego sezonu i zostawiłem. Ale jak zobaczyłem, że się pojawiło na Netflixie, no to zacząłem w końcu oglądać. I tutaj właśnie mam pewną rozkminę. Dlatego, że ogólnie jestem takim człowiekiem, że jak idę wszyscy w lewo, to jedę w prawo. Jak idę wszyscy w prawo, to jedę w lewo. Jak coś wszyscy lubią, to ja tego nie lubię albo nie czytam. Wszyscy czytali Harry'ego Pottera, nie przeczytałem. No ale jeśli chodzi o Cobra Kai, wiadomo, że podróż sentymentalna. Za dzieciaka oglądało się Karate Kid, więc człowiek był zaciekawiony, jak to jest zrobione. Przede wszystkim mnie osobiście ciekawiło, jak wyglądają ci aktorzy, którzy grali w tym filmie kiedyś, więc myślę, że to był główny powód, dla którego ja zacząłem oglądać ten serial. No i byłem w sumie miło zaskoczony, no ale po kolei. Cobra Kai wygląda trochę jak niedzielne kino dla dzieci. Czy dzisiejsza młodzież kupi to, nie oglądając i nie znając Karate Kida? Nie wiem. To był dla mnie powód, dla którego ja zacząłem oglądać, ale czy ta dzisiejsza młodzież kupi to? Zobaczymy. Może ktoś się wypowie. Jestem ciekaw, naprawdę jestem ciekaw waszych opinii na ten temat. Młodszego pokolenia, które nie znało Karate Kida, a może zna. No i starszego pokolenia, które zna Karate Kida. Naprawdę jestem ciekaw, co wy o tym osobiście myślicie, bo ja mam cały czas cringe'a. Brałem się to, jak mówię, jak pies do jeża. Oglądając, miałem taki właśnie, takie odczucie, jak stosunek dwóch jeży. No niby jest tam jakiś seks, jakaś przyjemność, ale przez trochę bólu. Nie będę tutaj rzucał żadnymi spoilerami. Chyba nie jest to żadną tajemnicą, jeśli powiem, że wszyscy aktorzy wracają. Wszystkich, które widzieliśmy w trzech częściach Karate Kid, wracają do serialu. Oczywiście poza Noriyuki Morita, który zmarł niestety w 2005. Ale mamy Williama Żabkę, który Żabka, który gra Johnny'ego Lawrence'a i mamy Ralpha Mojito, który gra Daniela LaRusso. No i moje pierwsze cringe to właśnie jest zderzenie z tymi dwoma bohaterami. Daniel jest taką samą cipą, jaką był 30 lat temu. I myślałem, że chłopak po prostu trzyma się roli. Był cipą, więc zachowuje się jak cipa. No ale widocznie chyba taki cipowaty jest po prostu aktor. Więc tutaj nie mam rozczarowania. Daniel trzyma się swojego charakteru. Jest taki, jaki był 30 lat temu, więc to jest w sumie dobrze, bo mamy tą kontynuację. Johnny Lawrence, nie powiodło mu się, wiadomo, jak już ktoś oglądał. Co mnie właśnie niszczy trochę, że w tym serialu, że robią z niego takiego imbecyla. No typ nie wie, jak obsłużyć internet. Ile wiadomość idzie z internetu na internet. Ile bateria trzyma w laptopie. Takie głupoty podstawowe, nie? Jest tam kilka fajnych żartów, przy których nawet śmiechłem, ale jednak niektóre sceny są takie cheesy, lame i tam takiego cringe'a, że człowiek myśli, kurwa, mam dalej oglądać czy nie? No ale jednak oglądałem. Sezony 1, 2, 3 są ze sobą połączone, jest cała jedna długa, wielka historia, co jest w sumie fajne. Jest wiele takich scen, które są takie strasznie cheesy i przez to było mi na ciężej przejść, ale mimo wszystko ten serial trzyma widza i ogląda się go w miarę przyjemnie. Dlatego tak naprawdę wszystkie sezony łyknąłem w miarę od razu, jak się tylko pojawiły. Ale mówię, ja byłem kierowany przede wszystkim moim sentymentem. Dużo do życzenia pozostawiają sceny walki, to jest moje prywatne zdanie. Jest tam dużo karate, dzieciaki walczą, tylko ta cała choreografia moim zdaniem jest trochę słaba, no. Zrozumiałem, że to są dzieci, nie może być zbyt brutalnie, chociaż mimo wszystko jest brutalnie.
Może więc nie do końca jest takie kino niedzielne, ale mimo wszystko uważam, że sceny walki mogły być lepiej dopracowane. Przypomina mi to trochę sceny walki, które my przygotowywaliśmy w wojsku na pokazach. Zobaczcie sobie, jak to wyglądało. Więc tak mi się to trochę kojarzy, nie? Takie, no, biją się dzieciaki, czasem się klepną albo dotkną, zamiast się po prostu ostro napierdalać. I to też był taki cringe numer 2, który mnie lekko odpychał, no ale mówię, nie za bardzo, bo jednak oglądałem to na bieżąco i obejrzałem całość dość szybko, więc wszystko jednak propsy za serial, nie? Bo jednak się wydarzył. I to jest właśnie to, co ludzie mówią na internetach. Nie marudź, jak to wygląda. Bądź szczęśliwy, że się wydarzyło. Czy ja jestem szczęśliwy, że się wydarzyło? Chyba tak. Czy wy jesteście szczęśliwi, że się wydarzyło? A tu może być za chwileczkę spoiler, więc tutaj przeskoczcie. Tak samo jak Mandalorian. Ludzie mówią, a słuchajcie, narzekali na te CGI, gdy się pojawił Luke Skywalker. Ludzie marudzili, jak pojawił się Luke Skywalker, że CGI było słabe i było słabo wykonane. Niektórzy się wzruszali, płakali. Boże, nie wiem dlaczego, ale... Właśnie jak mówię, ktoś powiedział, nie marudź, jak to wygląda, cieszę się, że się wydarzyło. Tak? Czy ktoś z was oglądał kiedyś Star Wars Holiday Special? Czy ktoś z was widział Luke'a Skywalkera make-up? Co tam się kurwa wydarzyło? Jaki był powód tego, żeby Luke Skywalker miał tyle makijażu, będąc jeszcze wtedy młodym człowiekiem? Ale jak to mówią, first rule of Star Wars Fan Club, we don't talk about Star Wars Holiday Special. Och well. We do. I jeśli ktoś z was tego nie widział, nie żałujcie. Jeśli ktoś chce sobie zobaczyć najbardziej creepy i cringe momenty, wrzucę link w opisie tego odcinka. Link do takich highlightów ze Star Wars Special sobie będziecie mogli zobaczyć. Podsumowując, serial ma bardzo wysokie noty na Metascore, Rotten Tomatoes, na naszym Filmwebie, IMDb i tak dalej, więc ludzie lubią ten serial i wszystkie w sumie review, które ja oglądałem, były pozytywne. Ja też to lubię, ale mówię, mam przy tym mieszane uczucia i nie wiem, co ty myśleć. Pierwszy raz mam coś takiego, że coś mnie cringe'uje i odpycha, ale z drugiej strony nie mogę odłożyć telefonu lub włączyć telewizora i przestać oglądać. Chcę się dowiedzieć, co tam się wydarzy. Jak bardzo głupi może być John Lawrence. Jak jeszcze bardziej pizdowaty może być Daniel LaRusso. I w ogóle rozwala mnie to, że na przykład Daniel LaRusso ma dwójkę dzieci. Córeczka, która się ciągle tam bije i synek, który jest pokazany przez 3 sezony może 3 razy. Trochę szkoda chłopaka, nie? Co to kurwa za rodzice? Że temu drugiemu dziecku nie poświęcają w ogóle czasu, dlatego że co? Że jest graczem, leży na sofie, gra i je. Tak jest pokazany w serialu. I tyle. Troszeczkę nie za bardzo, ale widocznie nie był ważny dla roli, a może się pojawi w sezonie 4 i nas wszystkich zaskoczy. Tak czy owak, podsumowując, obejrzałem, lubię, dlaczego lubię, nie wiem, dlaczego łapię cringe, wiem i wy już też wiecie, ciekawi mnie po prostu, jaka jest wasza opinia. Prosiłbym was, żebyście zostawili po sobie ślad w komentarzach, zasubskrybowali mój kanał, nacisnęli dzwoneczek, co da mi szansę do większego rozwoju i do bycia widzialnym. Tymczasem na dzisiaj kończę. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Jak się podobało, palec w górę. Jak się nie podobało, palec w dół. Zostawcie jakikolwiek ślad, żebym wiedział, że ktoś to ogląda i że jest warto to robić. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Live long and prosper!